Dzień dobry, serdecznie witam. Chciałem przedstawić dzisiaj Państwu prawdziwą różnicę między aktualnym a nowym 2022 systemem rozliczeń prosumenta. Tutaj mam wypisane z mojego licznika prądu dane za cały 2020 rok, ile energii pobierałem z sieci energetycznej oraz ile energii wysyłałem jako prosument do sieci energetycznej. W kilowatogodzinach. Co jedną godzinę? Posiadam 9,5 kW paneli fotowoltaicznych. Moja rodzina jest czteroosobowa. Mieszkamy w domu ogrzewanym piecem gazowym. Jest to piec kondensacyjny. Są też w domu trzy klimatyzacje. Kuchnia indukcyjna. Nie ładuję samochodu prądem w domu. A ciepła woda jest na gaz. Policzymy sobie, ile energii elektrycznej musiałem dokupić w 2020 roku, ile mnie to wyniosło, czyli sumujemy sobie stan licznika 1.8.0 i 2.8.0. W całym roku zużyłem 6424 kWh energii elektrycznej, a do sieci wysłałem 5494 kWh energii elektrycznej. Z tej energii pobrano mi 20% i miałem do własnej dyspozycji zaoszczędzone 4395 kWh energii elektrycznej. Widać, że jest różnica. Więcej zużyłem energii niż odłożyłem. 2029,3 kWh energii elektrycznej musiałem dokupić za 65 groszy, czyli do zapłaty miałem 1319 zł, czyli tyle pieniędzy według starej ustawy prosumenckiej musiałem dopłacić do energii elektrycznej. Są to rzeczywiste dane za zużycie i produkcję prądu za 2019 rok. W nowej ustawie, która prawdopodobnie wejdzie w 2022 roku, energię elektryczną, którą oddam do sieci, będę sprzedawał w cenie 25,6 grosza za każdą kilowatogodzinę. Tutaj policzyłem sobie dokładnie, ile groszy otrzymałbym za sprzedaż energii elektrycznej. W sumie wyszło mi 1406 zł. Za tyle pieniędzy otrzymałbym z zakładu energetycznego, sprzedając całą produkowaną energię, którą wysłałem do sieci energetycznej, która została zliczona przez mój licznik pod pozycją 2.8.0. Zużyłem 6424 kWh, za które musiałbym zapłacić 65 groszy za każdą kilowatogodzinę, czyli 4175 zł. Tyle musiałbym zapłacić za pobraną energię, to co wskazał licznik 1.8.0. Odejmując to, co musiałbym zapłacić, minus to, co otrzymałbym od zakładu energetycznego, wychodzi mi, że miałbym deficyt w wysokości 2769,46 zł. Tyle musiałbym dopłacić za cały rok zakładowi energetycznemu. Według aktualnej ustawy prosumenckiej musiałem dopłacić 1319 zł. Będę musiał nowi użytkownicy fotowoltaiki, jeżeli ustawa wejdzie w 2022 roku w życie, by musieli zapłacić na moim miejscu 2769 zł, czyli o 1450 zł więcej niż ja teraz. Czyli to jest realna różnica, która w moim przypadku byłaby po prostu do zapłacenia więcej w przypadku wejścia nowej ustawy w życie i gdyby ta ustawa mi objęła. Z 1319 zł wzrost do 2769 zł, czyli o ponad 100% większy koszt energii elektrycznej
za dom jednorodzinny, który posiada 9,5 kW paneli fotowoltaicznych. Serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek. Do usłyszenia.